To przecież siedzę i czekam, aż się skończy kawałek, żeby się do Was odezwać, no ale nie wypada już tak robić, więc ściszam. Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Trochę może mnie prześwietlać, ponieważ w Warszawie piękne słońce. Ja mam taki żetonik, który uprawnia mnie do darmowego wypożyczenia wózka do Lidla. Dlatego, że kochani, lecę do Lidla. Właśnie wyszłam z biura. No, dzisiaj jestem po biurze. Lecę na szybko po zakupy do domu, dlatego, że wiecie co, jest jeden ogromny minus meal prepów. Któż by się tego spodziewał, że jak macie wyliczone jedzenie i składniki, to jak już je zużyjecie, to już ich nie ma. No ja bym się tego nie spodziewała, dopóki nie wsiąkłam mocno w meal prepy. Więc w lodówce jest totalna pustka. Zatem zakupy w Lidlu. Mam nadzieję, że Krzysiek zdążył już zrobić obiad, bo wiem, że już kurczak się marynuje. Później lecę na spacer z Mariuszem, a później, kochani, rozpoczynam live'a na Instagramie i jest to live z Anitą Coco Collection, który to jest zapisany, bo wy widzicie ten film po czasie, który to jest zapisany na naszych Instagramach, więc jeśli Was nie było, jeśli nie mogłyście albo nie wiedziałyście, no to macie informację, jak coś możecie sobie wskoczyć na nasz profil. Zapraszam serdecznie na live'a. A temat będzie dość, powiem Wam, poważny, dość taki gruby. Bo będzie o... Nie wiem, jak to powiedzieć. Będzie trochę o pracy, o motywacji, o planowaniu, o mobilizacji, o poczuciu pustki, samotności. Myślę, że taki jest mniej więcej temat przewodni, ponieważ w ogóle ten temat podsunęła jedna z Was, Anicia akurat, żeby ze mną zrobić takiego live'a. Więc takie są założenia. Wiem, że Anita się zawsze sumiennie przygotowuje do live'ów i planuję pytania i tak dalej, więc nie wiem, ja oczywiście idę na żywioł, jak zawsze. Natomiast myślę, że tak go poprowadzi, że to wyjdzie fajny taki, może trochę inspirujący live, albo może bardziej dodający otuchy, bo ja nie wiem, jakie będą pytania, ale ja nie zamierzam, wiecie, koloryzować i na przykład poczucie samotności albo takiego niezrozumienia mi towarzyszy regularnie i... No myślę, że gdzieś każdemu w jakimś stopniu towarzyszy, ale takie jest moje zdanie. Jestem bardzo ciekawa, co Anita powie, bo też będę chciała jej zapytać o to. Więc myślę, że to może być bardzo fajny, taki pokrzepiający live. Ale powiem Wam szczerze, tak szczerze, że jeśli oglądaliście ostatniego vloga, w którym to Mariusz trafił do weta, no to była niedziela, dzisiaj jest poniedziałek i to, słuchajcie, była jedyna niedziela w przeciągu kilkunastu poprzednich, a może i kilkudziesięciu dni, w której ja nie planowałam nic, tylko wypocząć. I poprzednia noc, nie ta dzisiejsza, tylko poprzednia, była absolutnie cała nieprzespana. Ta niedziela była w nerwach, stresie, bo jak widzicie, że Wasz ukochany zwierzak jest nie bardzo i się męczy, to umówmy się, wypoczynek schodzi absolutnie na dalszy plan i gdzieś tam ten stres Was zżera. Ja dopiero dzisiaj czuję, że ten stres, wiecie co, ze mnie schodzi, jak już wiem, że z nim jest okej. Jestem totalnie zmęczona i nie boję się tego powiedzieć i mam nadzieję, że nikt tego nie odbierze jako narzekanie. Po prostu Wam mówię, że jestem cholernie zmęczona dzisiaj. I po tym live'ie ja się, słuchajcie, zamykam w sobie. Idę wziąć kąpiel gorącą. Tak wiecie, chcę się odbodźcować, ale też chcę wypocząć. Prawda jest taka, że ostatnio tyle się działo, że zaniedbałam swoje wieczorne dbanie suplementów, które to pomagają mi w regeneracji, w uspokojeniu się. Kiedyś w ogóle nagrywałam taki film o higienie mojego snu, więc tam Was odsyłam, nie będę tutaj mówić, co to za suplementy. Natomiast je, słuchajcie, trzeba wziąć półtorej godziny, godzinę przed snem, a ja
półtorej godziny przed snem to jeszcze dużo się działo, jeszcze było coś, więc po prostu finalnie tych suplementów nie brałam i mój sen niby był regenerujący i odżywczy, ale ostatnio dużo bardzo się działo i widzicie to, wiecie, w filmach, a część rzeczy też się dzieje poza kamerą, co jest zresztą naturalne, samo życie. Pamiętajcie, że żaden twórca nie pokazuje wam swojego życia w 100%, bo tego się po prostu nawet fizycznie nie da zrobić, nie dzieli się swoimi myślami, więc też no, siłą rzeczy nie widzicie wszystkiego. Także jestem po prostu bardzo zmęczona i dzisiaj jak zadzwonił budzik, to pomyślałam sobie, no chyba kuwa żart, nigdzie nie wstaję, dajcie mi wszyscy święty spokój. No ale co, mogłam sobie pogadać i wstałam, tak? Więc teraz na szybko lecę do Lidla ogarnąć to, chcę z Mariuszem wyjść na taki dłuższy spacer, bo dzisiaj jest mój dzień, moja kolej. No a później na szybko, na live'a. W domu na pewno wypiję jeszcze tą kawę, żeby nie być za mułą na tym live'ie. Natomiast tak, jestem przemęczona, powiem wam. Także chodźmy do Lidla! Muszę torbę kupić, pomimo tego, że wiedziałam, że idę do Lidla. Torby nie wzięłam. I tych wielorazowych toreb u nas, słuchajcie, jest zatrzęsienie. No ale co, no, szczerze wam mówię, chodźcie, a w ogóle to się przygotowałam, później wam powiem, jakie będziemy menu. Mam listę zakupów, żeby nie kupować zbędnych rzeczy, żeby nie kupować za dużo. W ogóle przydałoby się nam umyć lodówkę, ale nawet nie będę wam ściemniać, nie będę tego dzisiaj robić, bo po prostu nie mam na to fizycznie czasu i ochotę. Także chodźmy, zobaczymy co w Lidlu, bo wiecie, ja ostatnio jestem Grażynka szejkująca, więc no ta Biedronka jednak u mnie ostatnio wybiła, a w Lidlu byłam dawno, także chodźcie, później jedziemy do domu i ogarniamy życie. I to jest samo życie. Moje spostrzeżenie, wagi w Biedronce są o wiele, znaczy wagi, kasy samoobsługowe w Biedronce są o wiele wyżej w mojej prywatnej randze grażynkowej, bo te w Lidlu to cały czas mi błąd, słuchajcie, wyskakiwał. Dobra, Włoszczyzna, powiem wam co dzisiaj będzie do jedzenia, a resztę zobaczycie w następnych vlogach, ale rozpisałam nam fajne menu jedzeniowe, śmietana. Mąki, bo słuchajcie, mąki nam się skończyły jakimś dziwnym zrządzeniem losu. Dwa indyki mielone i jeden pójdzie od razu do zamrożenia. Stwierdziłam, że już zrobię zapas. Dwa twarogi chude, a ja nie. Passata mutti. Mutti, po prostu, ja nie wiem, może za dużo kawy, za mało. Ktoś nareszcie poszedł po rozum do głowy. Kochani, drodzy producenci z Piątnicy, taki skyr waniliowy szanujemy. No, nie dość, że była cała paleta tych małych, to jeszcze taki rozmiar skyra. A jak wiemy, rozmiar ma znaczenie. Proszę, trzy takie duże skyry. Dlaczego mówię? A to zaraz uzupełnię swoją wypowiedź. Ogórki kiszone, bo mam jeszcze takie dobre od mamy, ale to na tą rzecz to nie muszą być takie super. Ziemniaczki. Co my tu jeszcze mamy? A, jabłuszka, bo będą fajne rzeczy też. I nie będzie to szarlotka, także jabłuszka szampiony, moi drodzy. Część schowam do lodówki, a część nie. I mówiąc, że rozmiar ma znaczenie, mam na myśli, oczywiście nie wiem, co wy z Bereźnicy pomyśleliście, bo ja pomyślałam o marchewce, bo marchewka musi być
Duża i musi być prosta, żeby ją się łatwo obierało. Tak? Tak. Myślę, że wszyscy... Słucham? I twarda, no nie może być taka skapciała. Idziemy w dziwnym kierunku, więc papryka. I ostatnią rzeczą są wrapy, kochani. Także to tyle z moich zakupów. Zapłaciłam coś koło stówy. Zapłaciłam 104 zł 38 groszy, uwzględniając dwie takie siateczki jak coś. Także chowam to, a na obiad mamy jakże skomplikowaną potrawę: ciasto marchewkowe ze skyrem waniliowym. Dorosłość rządzi się swoimi prawami i nie tylko jest zła, bo trzeba płacić rachunki i myśleć o wszystkim i dbać o wszystko, ale ma też swoje jasne strony. Kiedy się chce, to się je ciasto na śniadanie, albo na obiad, albo w ogóle się je ciasto. Dziękuję, pozdrawiam, idę to rozpakować, przebrać się i lecę z manieczkiem. Znaczy jeszcze najpierw ciasto, wrócę, kawa, przygotowania do live'a. I tak wygląda moje popołudnie dzisiaj. Słuchajcie, na obiad dzisiaj ciasto marchewkowe Krzysztof zrobił z kwestii smaku, z malutkim kleksem skyra. Krzysztof, jak oceniasz to ciasto marchewkowe? No ja robiłem inny kiedyś, więc... Ja pytam, jak oceniasz to ciasto marchewkowe? Nie, więc dobre, jest mega słodkie. A i tak tylko pół cukru dałem, bo drugie pół erytrytolu dał. Nie no, nie jest złe, ale twoje lepsze. Ono jest, wiecie co, ono jest dobre, ale dla mnie jest poprawne. To jest bardziej takie kawiarniane, gdzie jest dodatek marchewki. Ja jak napierdzielam, to u mnie marchewka jest głównym składnikiem. A tu jest więcej marchewki niż w przepisie. No, ale jest ogólnie dobre. Ładne, proszę bardzo, jesienne. Smacznego. Dzień dobry, Mariuszku. Czy chciałbyś na spacerek z mamą? Idziemy na spacerek? Chodź. No, źdlowy piecho. Nie, czy witaj się. No pewnie, no pewnie. Chodź, idziemy na spacer. Zapraszam cię, tylko muszę w dresy wskoczyć, git. Z nami ktoś jeszcze. Józefina, słuchajcie, można 10 razy w domu poodkurzać, a ona i tak jakiegoś kota wynajdzie i go na środek korytarza wyniesie. Odezwać, już słuchajcie, jestem po spacerze, po kawie, zęby umyte po kawie, rozstawiam zaraz światło, bo już jest nie bardzo i szykuję się do live'a, muszę się trochę przypudrować, bo niestety w lampie nawet, wiecie, jak coś wygląda naturalnie i ładnie, to w lampie zazwyczaj się wyświeca, więc będę musiała trochę ogarnąć make-up, no i na pewno wytuszować rzęsy, żeby nie było widać mojej opuchlizny pod oczami. Przebiorę się, nie wiem jeszcze w co, ale przebiorę się, potrzebuję czegoś takiego, co mi też doda energii. No i rozpoczynamy live'a, godzinka live'a przed nami. Zobaczymy, co będzie. Powiem wam, że trochę się na tym spacerze wyciszyłam, później po kawie obudziłam i mam taki świeży flow. A tutaj mamy Lenia, który troszeczkę się zmęczył, ale dojdzie się, czujesz? Jeszcze się ze mną pobawił, jak wróciliśmy, nie? W Kiciusie widzieliście. Odebraliśmy po drodze z paczkomatu rzeczy do paznokci i to jest tak, Extreme Nail Hardener. Ja, słuchajcie, tego używałam u mamy, zarąbiste, to jest z Essence. Ja używałam tego i na lakier i myślę, że pot też się fajnie sprawdzi. I tutaj lakier jesieniary, Rimmel 043 Venus, przepiękny,
taki nasycone, piękne, krwiste wręcz bordo. Myślę, że w następnym vlogu w świetle dziennym sobie zrobimy pazureczki. Piesek leży, a ja działam tutaj z oświetleniem i później muszę z Magdy zrobić Megusię. Powiem wam, że początkowo myślałam o takim kadrze, ale nie podoba mi się to, że tam kable widać. Muszę pamiętać, że będę o tak ucięta, ponieważ ekran będzie dzielony na pół i zastanawiam się, wiecie co, nad takim kadrem z tą monsterą. Tylko, że o, widzicie tu kable, więc jeszcze muszę jednak z powrotem to, co przed chwilą przełożyłam na stół, ze stołu ogarnąć. Może zasłonię o tutaj żaluzję, o tu, to będzie trochę jaśniej w kadrze. No niestety, słuchajcie, jesień ma to do siebie, że coraz ciężej ze światłem i coraz szybciej trzeba kombinować, więc... I tak, zobaczcie, ustawiłam sobie światło neutralne, bo tutaj na tej lampie można, w tej lampie można ustawić tak zimne. No to i tutaj teraz widać, chociaż myślę, że w aparacie to i tak lepiej wygląda. Widać, słuchajcie, wyglądam jakbym była sina. Tutaj mamy ciepłe, no to w sumie to może trochę za ciepłe. No i tutaj mamy neutralne i ono jest zdecydowanie najfajniejsze. I tu wiecie, można zmienić moc tego światła. Nie wiem, czy wy... Nie, myślę, że też widzicie różnicę w aparacie. No ale tak wiecie, średnio, nie chcę maksymalnie, ale jednak trochę będę chciała się doświetlić, żeby to lepiej wyglądało. Także ile mam czasu? O, 13 minut, więc czas zagęścić ruchy. Chyba słuchajcie, będzie ten czerwony sweter. Myślałam może o czymś z większym, zobaczcie, dekoltem, ale tutaj wywinę włosy i chyba będzie ok. Może rękawy? Nie jestem za bardzo zabudowana? No, macie backstage. Macie, słuchajcie, widzicie jak to wygląda. Zazwyczaj jak robię live'y sama, to aż tak nie kombinuję, ale live'ów z samą sobą nie zapisuję, więc dlatego tutaj trochę się przygotowuję. Lecę, kochani, ogarnąć twarz na szybko, bo czas mnie goni. O kurczę, kochani, powiem wam nieskromnie, że uważam, już zgaśmy te światła, flesze, uważam, że wyszedł nam bardzo mądry, może nie bardzo, ale mądry live nam wyszedł. Krzysiek nawet powiedział, że Mądrze pogadałaś. Wyszedł nam naprawdę fajny, myślę, że może nie merytoryczny, chociaż może też, ale taki, wiecie co, inspirujący, na pewno dający do myślenia live w temacie stresu, zmęczenia, przebodźcowania, wypalenia, nie tylko zawodowego, samotności, czasów jakie mamy. Kurczę, dużo wątków poruszyłyśmy w godzinę, no troszeczkę ponad, bo my jak zwykle, wiecie, jak się rozgadamy, to tak to wygląda. Natomiast całkiem fajny. Krzysztof, co wyciągnąłeś z tego live'a dla siebie? Idę do sąsiadki. Krzysztof idzie do sąsiadki po tym live'ie. Woohoo! Nie wiem, czy do końca o to chodziło, no ale idź. To możesz ciasto marchewkowe jej wziąć. Tylko nie ma porcji już. Kochajmy się, ale są granice jakieś. Krzysztof! Co ty za delicję tu ugotowałeś? Wolę zapytać, bo przypomina to ryż z trawą morską. Co to takiego? Opowiedz mi. Jedz. Jedz, aha, no dobrze. Taką mam kolację, kochani. Chciałam wam powiedzieć co to, ale wam nie powiem. Krzysztof nie powie mi, to ja nie powiem wam. No pytam ogólnie. To dla widzów to powiem. A widzom powiesz, a ja mogę jeść w ciemno, dobra. Jest to pyszny ryż z pyszną fasolką. Resztką, którą mieliśmy mrożoną. Z pysznym kurczakiem w sosie orzechowym, czyli masło orzechowym i garam masala. A, dlatego mi tu tak pachniało. A czy będzie pasowała do tego sriracha mayo na górę, czy bardziej... Ale tu wszystko pasuje, może sriracha cokolwiek, wiesz. Aha. Jak chcesz, to sobie posun, popierz, bo nie było, ale w garam masali chyba tam są... No, wygląda tak. Ja chyba zjadłem najgorzej. Ja miałem kostkę w kurczaka, więc... Krzysztof jak robi, to nie ma wiecie czego, wiecie gdzie. Pierwszy raz miałem w życiu. To był twój pierwszy raz, okej. Okay. No to smacznego, kochani, sobie życzę. Siedzę z kalendarzem, zrobiłam sobie właśnie pokrzywę. I słuchajcie, odpaliłam kolejną już świeczkę, bo dwie zużyłam. I teraz mamy co? Simply Fall Pumpkin... Coś pumpkin, nie wiem, spice pewnie, z Devu Home, dwuknotowa. Mam nadzieję, że zaraz mi się tu pięknie rozpali. Ja słuchajcie, zaraz tak naprawdę idę brać kąpiel, ale chciałam wam jeszcze o czymś powiedzieć, bo planowałam zrobić pogadankę i słuchajcie, nie chcę tego przeciągać za bardzo, żeby to wiecie, było z nie wiadomo jak dużym opóźnieniem, także w takim anturażu odwracam się do was. Dobra kochani, bo chciałam pogadać z wami o tym moim wyjeździe do Wrocławia, który to był, wiecie...
wyjazdem tak naprawdę na nagrywki. Natomiast wy też to zauważyłyście, że był poniekąd solo tripem. Tak jak wam mówiłam, jak dostałam tę propozycję i pochwaliłam się, wiecie, tak w euforii bliskim i później stwierdziłam, że nie, nigdzie nie jadę, boję się. Mówiłam wam o tym w ogóle w tamtym filmie. To wszyscy moi bliscy praktycznie, to ja jadę z tobą, ja ci pomogę, ja będę kierować, ja dodam ci otuchy, na. I wiecie co, ja stwierdziłam wtedy już, jak jadę, nie jadę, jak zapadła decyzja, że jadę, że właśnie, że nie. Bardzo dziękuję, bardzo doceniam, pojadę sama. Po pierwsze, i w sumie chyba dlatego, że po prostu chciałam zrobić to sama, chciałam pojechać gdzieś sama, przebywać gdzieś sama i być po prostu zdana tylko na siebie samą. I wy też to zauważyłyście, że w sumie to był taki trochę solo trip. I powiem wam tak, że poniekąd tak było i chyba dobrze się zdarzyło, że miałam taką możliwość, dlatego że, tu was zaskoczę, ona rozpaliła we mnie większe chęci do tego, żeby faktycznie się na tego solo tripa wybrać, bo wiecie, ja miałam tam tak nabity, tak zajęty czas, że tak naprawdę ja sama tu byłam w trasie, sama byłam w nocy w hotelu i sama byłam rano wtedy na śniadaniu i na Starym Mieście, a później to wiecie, ciągle było dużo ludzi, ciągle się dużo działo, ciągle była robota do zrobienia, więc ja tak naprawdę poniekąd był to solo trip, ale tak jak mówię wam, taka wersja light i przyznam szczerze, że jak byłam tak sama na tym śniadaniu, się zbierałam sama w hotelu, ja się zachowywałam zupełnie inaczej niż jak jestem w hotelu z kimś. I to było dla mnie ciekawe, że wiecie, wszędzie miałam otwarte drzwi, albo włączałam sobie muzykę, albo właśnie była cisza i nie potrzebowałam niczego. No tak jakoś było, wiecie, inaczej. I mówiłam wam o tym w innych filmach w kontekście solo tripa, że ja się boję tego, że się będę nudzić i że takie fajne chwile gdzieś tam chcę przeżywać z kimś. Wiecie, ja znalazłam na to rozwiązanie, że przecież mogę jechać w miejsce, w którym już byłam, nie? A i nie mam kubków, o. Na tego solo tripa, żeby nie czuć tak, że nie dzielę takich fajnych, nowych dla mnie momentów, że nie mam z kim dzielić takich momentów. I właśnie to było dla mnie takie oświecenie, ale powiem wam, że tak jestem teraz bardziej otwarta na tę możliwość, tak, że teraz ja bym chciała, bo wcześniej wam mówiłam, że nie, to raczej nie dla mnie, a teraz mam tak, że a jedź, przekonaj się, może się okaże, że to jest bardzo dla ciebie. No i tak wam powiem, że wcześniej żałowałam, że tak chlepnęłam, że na 10 tysięcy subskrypcji pojadę sama na Eurotripa, a teraz proszę mnie subskrybować, żeby szybciej było to 10 tysięcy subskrypcji, żebym jechała na tego Eurotripa. W ogóle też gdzieś na live chyba? Albo na Q&A na Instagramie było pytanie, czy to będzie solo trip w Polskę, czy to będzie solo trip za granicę. I ja tam odpowiedziałam i wy się bardzo śmiałyście, że nie kochani, to będzie wersja budżetowa, więc będzie to solo trip za granicę. Bo jak policzyłam sobie ceny wyjazdów w Polskę, to sorry, z całym szacunkiem, Polska jest pięknym krajem, ale ja dużo miejsc w Polsce widziałam i jednak chciałabym za granicę. Już będzie taki prawdziwy solo trip, nie? A nie samotna podróż. Także no powiem wam, że tutaj moja ciekawość z jednej strony została trochę zaspokojona, a z drugiej strony tak podsycona, że w sumie teraz to ja bym naprawdę chciała, więc ciekawa jestem takiej podróży. Ale na razie, kochani, te nowe subskrypcje idą jak krew z nocy, więc nie mam co się martwić. Jeszcze może mi się zmienić jak coś. No, także... Także chciałam wam to powiedzieć, bo też kilka osób pytało, jak wrażenia, jak wnioski. Powiem wam, że super, bardzo mi się podobało i wiecie, ja kocham jeździć z moimi bliskimi. Zresztą ja jeżdżę tylko z najbliższymi osobami, żeby właśnie z nimi tworzyć wspomnienia. No i teraz mam takie, że wcześniej miałam właśnie takie, że nie będę miała z kim tego dzielić, a teraz mam takie, hej dziewczyno, a czy ty przypadkiem nie powinnaś być sama sobie najbliższa? Eureka, nie? No, aż Mariusz stęka. Także chciałam się z wami tym podzielić, takim moim przemyśleniem, że bardzo, bardzo możliwe, że na tą dychę, na 10 tysięcy subskrypcji będzie ten solo trip, ale tak jak mówię, te subskrypcje idą tak powoli, że nie szykujmy się, że to będzie, mam wrażenie, w przyszłym roku. Że to raczej w przyszłym roku to jeszcze nie będzie. No ale tak wam o tym mówię, bo gdzieś tam miałam wam o tym powiedzieć. Teraz, kochani,
będę chodzić z tą świeczką jak z grobnicą, dlatego że biorę ją do łazienki, idę umyć wannę i robię sobie kąpiel. Chce mi się po prostu, wiecie, zrobić kąpiel, wymoczyć się. Też nie ukrywam, że tak, wiecie, posiedzenie w wodzie to takie trochę zmycie z siebie dnia dzisiejszego, który był długi. No i te poprzednie dni też mnie jakoś turbo nie rozpieściły, były po prostu turbo zapracowane. I tak czuję, że ta kąpiel będzie taka oczyszczająca nie tylko fizycznie, ale i mentalnie, i że od niej już będą się działy same dobre rzeczy. I na takie rzeczy się tylko umawiamy i na takie rzeczy na mój kanał Was zapraszam. Żadnych chorób, żadnych nieprzespanych nocy, wszystko będzie teraz git, mówię Wam. Ja Wam to mówię, zobaczycie. Także no, już wiecie co z solo tripem. Megusia się szykuje, ale nie aż tak szybko. Lecę robić sobie kąpiel, wychillować, zmyć makijaż. Powiem Wam, że te live'y też mają to do siebie, że one zawsze są super. I ja choćbym nie miała energii, to nie wiem skąd we mnie ta energia wstępuje na te live'y. Ja, to nie jest tak, że ja udaję. Ja naprawdę jestem jakaś taka pobudzona, podjarana tymi live'ami. Ja bardzo dużo energii z siebie oddaję. A co za tym idzie właśnie później po takich live'ach? No jestem wypompowana, bo to jest jednak interakcja z Wami, czy z rozmówcą. No i taka jestem tak pozytywnie zmęczona, ale też taka ukojona, że fajnie to wyszło, że jestem zadowolona z tego live'a. Mamy w ogóle fajne plany z Anitą, ale to jeszcze się dowiecie w swoim czasie. Myślę, że to będzie coś, co się Wam też przyda. No, tak myślę. I nie będzie to nic o kosmetykach. Nic więcej nie powiem ani tam język utnie przy samej. No, to tyle na ten moment. Lecę do wanny. Słuchajcie, naprawdę będę jak ten z gromnicą. Kiedyś jakaś bajka była, że takie dziewczynki z domu dziecka chodziły z tymi, ze świecami. No i wszystkie wory pod oczami. I teraz hello! Idziemy do łazienki. Ojo! Nie no, ja już jestem gotowa na Halloween. To przebrania nie trzeba. Wystarczy nieodpowiednie światło po 30 i... I tupa wołowa. Dobra, teraz nie mam jak tu zaświecić, tu Was postawić. O! Od razu lepiej. Także szykuję sobie o może bombę jakąś weźmiemy do kąpieli? Weźmiemy! Mam w ogóle ochotę porządnie się wymaślić, wymasłować. Z Ritual Samasu. Bardzo mi się podoba ten zapach. I już Grażynka się we mnie budzi, bo ono już jest bliżej niż dalej. I mi szkoda go używać, słuchajcie. Ja naprawdę jestem niepoważna z tym. A pisałyście mi też, że wyszła teraz, nie wiem w sumie do kiedy ona jest, edycja limitowana z Ritualsa. Ponoć pachnie przepięknym, eleganckim, słodkim mężczyzną. Może uda mi się powąchać, może będę jakoś w centrum handlowym, bardzo jestem ciekawa tego zapachu. Nie ukrywam, że masła z Ritualsa na tyle mocno mi się spodobały, że jakby mnie ten zapach powalił na kolana, a byłaby to edycja limitowana, to możliwe, że wyszłam z zakupem, ale to będę Wam dawać znać co i jak. A jeśli Wy, o, dajcie znać czy używacie maseł do ciała, to raczej pytanie retoryczne, bo pewnie większość z Was używa, ale jakie są Wasze ulubione? Dla mnie zawsze od parunastu lat to był The Body Shop, dopóki nie dostałam masła z Ritualsa i zakochałam się i przepadłam i dla mnie są na miejscu pierwszym. Kiedyś też bardzo lubiłam masła z Bath & Body Works, ale i chyba ze względu na zapach. Chociaż ta konsystencja też mi odpowiadała, to uważam, że wcale tak super nie nawilżały w stosunku do tych z Body Shopu. No a teraz Rituals. Jak coś. A słuchajcie, dzisiaj żeby siebie wynagrodzić, mam taką babeczkę do kąpieli ze starej mydlarni i właśnie, że jej użyję. Ona jest po terminie jakieś 15 lat, bo dostałam ją na urodziny i szkoda mi było ją zużyć. Dzisiaj właśnie, że nadejdzie ten dzień, bo jestem dla siebie dobra i będę się sobą opiekować i nie będę głupich przysłowiowo bomb na siebie żałowała. Dziękuję bardzo.